Reality Kwadrans. Prowadzi Krystian Brożek. Cześć, witam Was w podcaście IT Kwadrans. Ja nazywam się Krystian Brożek i moim gościem jest Weronika Mularczyk. Dzień dobry. Cieszę się, że przyszłaś. Weronika jest, tak, programmer girl. Tak jest. Zgadza się. Prowadzisz bloga, jesteś współorganizatorką wrocławskiej grupy .NET. Jesteś autorką Dev Advent Calendar. Bardziej kierowniczką, bo tworzy ten projekt wiele osób, ale tak. Okej. Tworzysz kurs Azure DevOps. Kurs Azure DevOps razem z Patrykiem Lodzwim. To o tym sobie jeszcze później porozmawiamy. Od niedawna jesteś MVP. Zostałam wyróżniona przez Microsoft. I zajęłaś 5. miejsce w konkursie Stylistka Paznokci Roku. Nie. Szukałem ciekawych informacji o tobie i właśnie znalazłem coś takiego. To chyba jakaś inna Mularczyk. Domyślam się, że tak, ale strasznie mi bawią takie właśnie wyciąganie jakichś ciekawych informacji kompletnie związanych z daną osobą. Byłem ciekaw twojej reakcji. Okej. Okay. 5. miejsce to miałam, ale gdzieś indziej. A gdzie? Wdaj się poznać. Chyba 5. Musiałabym sprawdzić. Wytnij to. Nie wiem, które. Ja często zaczynałem i nigdy nie kończyłem. Zakładałem bloga, napisałem 2 posty i na tym się kończyło, bo ja tak, nie wiem, jakoś mi średnio idzie pisanie. Chyba 5. było, no. Dobra, to wymieniłem tylko część rzeczy, które robisz. Tak. Co jeszcze ciekawego? Jeszcze dołączyłam do ekipy Geekweek Wro, czyli takiej wrocławskiej inicjatywy zrzeszającej różne meetupy, która organizuje raz w roku konferencje i taki na przykład tydzień, no jak sama nazwa wskazuje, tydzień z różnymi technologiami. Dzięki czemu różne osoby mogą się dowiedzieć trochę więcej na temat różnego rodzaju meetupach, nie tylko na te, na które chodzą na przykład dotnetowcy na wrocneta. No i dzięki temu coś tam się więcej dowiadują, poznają nowe rzeczy. I na koniec planujemy zrobić konferencję, aczkolwiek no w tym roku z wiadomych przyczyn nie wiadomo, czy coś takiego się odbędzie. Okej. Okay. Jest tego bardzo dużo. Jak ci się to trochę opowie? Planuję czas. Muszę sobie zawsze zaplanować tydzień. Korzystam z takiej aplikacji Nozbi, w której mam różne projekty i różne zadania przypisane do projektów. I coś kosztem czegoś, no jak coś robię, jak nagrywam kurs, jak jestem na spotkaniu w Rocnet, albo jeśli mam spotkanie jakieś mentoringowe, no to wiadomo, że to jest jakaś aktywność po pracy, która też jest swojego rodzaju pracą. Ale zdarza mi się też robić inne rzeczy, nie tylko pracę i pracę po pracy. A co robisz poza IT? Poza IT gram w gry planszowe, chodzę po escape roomach i ostatnio jeżdżę rowerem. Okej, okay. Widziałem, że tańczysz. Tańczyłam. Już nie tańczysz. Aktualnie mam przerwę. Okej. Okay. Dobra, to w zasadzie spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać głównie właśnie o tej takiej społeczności programistów. Co ona ci w ogóle daje? Co ci daje takie działanie dodatkowe właśnie poza pracą, właśnie przy organizacji wrocławskiej grupy dotnetowej, czy właśnie ten Geekweek Wro i tak dalej? Działanie takie mi daje siłę i motywację, bo jestem osobą, która bardzo lubi się dzielić wiedzą, spotykać z ludźmi, pomagać innym. I przez to, że coś robię po pracy, mam poza pracą, mam jeszcze jakieś inne aktywności związane z zupełnie innymi ludźmi i zupełnie innymi aspektami, to rozwijam się w różnych kierunkach i też mogę robić to, co lubię, na przykład pomagać o wiele mniej doświadczonym osobom albo w ogóle poznawać zupełnie nowe rzeczy, o których bym się w pracy na przykład nie dowiedziała. Okej, okay, a
Na przykład? Jakieś to są rzeczy, których byś się nie dowiedziała normalnie? No jeśli idziesz na grupę wrocławską .NET, no to możesz się dowiedzieć o różnych rzeczach. Możesz coś się dowiedzieć o DevOpsie. Możesz się dowiedzieć coś na temat .NET Core'a, albo zarządzania pamięcią, albo o kolejkach, mikroserwisach. No to jest bardzo dużo opcji. Bardzo różnorodne tematy zawsze są. I zawsze jest dwóch prelegentów, którzy mówią o czymś zupełnie innym, więc z każdego spotkania można coś nowego wyciągnąć. Okej, okay. I co na tym zyskujesz, takiego dla siebie, nie wiem, bardziej fizycznego może? Poza tym, że daje ci to radość, szczęście, lubisz pomagać i tak dalej. Czy masz jakieś z tego korzyści takie, może być trochę bardziej materialne? Majątkowe? Nie, tutaj nie ma żadnych korzyści majątkowych. To jest po prostu pro bono. I jakkolwiek czasami mogą być takie momenty zwątpienia, gdy kolejny dzień wieczorem wraca się późno do domu, albo teraz się już nie wraca późno do domu, bo wszystko się dzieje online, czy tam bardzo dużo rzeczy. No ale późno się kończy tą pracę po pracy i już w sumie kąpiel i koniec dnia się robi. Więc czasami mogą być takie momenty no, lekkiego zniechęcenia, znużenia, czy w ogóle warto. Ale to działanie w społeczności i to, że mam kontakt z ludźmi, to sprawia, że mi się chce. Też mam czasami ten problem, że jak tak wejdę troszeczkę za dużo, zaczynam robić, to w pewnym momencie po prostu koniec, odcinam się i ja już mam dość. I teraz ostatnio mam nawet tak, że przez cały czerwiec praktycznie nic nowego nie zrobiłem. Nigdzie się nie pokazałem, zero webinarów, bo się tak jakoś wystrzelałem właśnie na przełomie maja i czerwca. Ale to bardzo szybko trzeba znaleźć taki, wyłapać taki moment, gdy już się jest zmęczonym tą aktywnością, bo miałam tak, no w sumie nieraz, że ciągnęłam na siłę, bo musiałam, bo tu projekt, zaraz deadline, czy coś innego sama sobie czasami narzucałam. No i to tylko skutkowało tym, że potrzebowałam potem tego restartu, mieć więcej czasu na restart, na odpoczynek, na kompletny brak jakichkolwiek aktywności, a jak się to w miarę w porę zauważy, że się organizm trochę jednak męczy i trochę może kiepsko się zorganizowało ten czas, bo to organizacja czasu dużo, dużo jeszcze ma spore znaczenie, no to jeśli to się zauważy w miarę szybko, no to ta przerwa może być nawet krótsza. Czasami mi wystarczy kilka dni i wracam do normalnego trybu. Okej, dobra. Dużo osób wokół mnie to są osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki swoje w IT. Podejrzewam, że mimo tego, że tym podcastem chcę trafić gdzieś trochę szerzej poza te osoby, to i tak na pewno część takich osób też będzie, które nie mają doświadczenia. Próbują, stawiają swoje pierwsze kroki lub już postawiły, są jakimiś tam juniorami. Co im może dać działanie w społeczności lub po prostu dołączenie, bardziej nie działanie, tylko nie wiem, przychodzenie na jakieś meetupy, to druga strona. Ja sama zaczynałam od takich meetupów, właśnie zaczynałam bardzo, bardzo powolutku od wrocławskiej grupy .NET. Najpierw byłam uczestniczką, a dopiero później zostałam współorganizatorem. I pamiętam, że to było trudne. To nie jest może tak, że przychodzi się i się już od razu wszystko rozumie, albo się jest takim pewnym, że się jest w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Czasami mogą być zwątpienia, ale wiem, że chodziłam stabilnie, w sensie regularnie, pomimo tego, że niektóre prelekcje w ogóle mnie przerażały, bo w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi, jak tam jakieś były szczegóły techniczne, a ja byłam na początku swojej drogi. Ale nie należy się zniechęcać. Takie meetupy naprawdę bardzo dużo dają, zwłaszcza, że są darmowe. Można sobie na nie pójść po zajęciach czy po pracy, jeśli ktoś pracuje. Można się dowiedzieć z wielu różnych dziedzin tematów, prawda? Bo są różnorodne tematy i różnorodne meetupy, zarówno z rzeczy miękkie, jak i rzeczy twarde. No ale meetupy to też nie wszystko, są webinary, są różnego rodzaju mentoringowe inicjatywy. Akurat teraz biorę udział w takiej inicjatywie juniorpyta.pl, w której można się jako junior ubiegać o to, żeby
znaleźć jakiegoś mentora, powiedzieć, czego się w pewnym sensie oczekuje, w sensie, że na przykład chce się rozwijać w kierunku dotneta, w jakichś aplikacjach webowych. No i szuka się, albo się ma jakiś swój własny projekt, który się pod okiem tego mentora rozwija, albo rozwija się projekt danego mentora. Więc możliwości jest sporo, no trzeba sobie po prostu jakąś wybrać. I juniorzy też mogą w sumie całkiem sporo dać, bo to nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo jakie doświadczenie, żeby na przykład zacząć pisać bloga i się dzielić swoją wiedzą. Można zacząć od takich problemów, które ma junior, które może dla seniora nie są jakieś nie wiadomo jak skomplikowane, ale no ileś tam juniorów jest, prawda? Więc jak jeden junior znajdzie rozwiązanie, może się tym, z tym ze światem podzielić. A i tak nie jeden senior by pewnie przygarnął tą wiedzę, która tam była. Okej, okay. W sumie to też zawsze na takim meetup jak się przyjdzie, to zawsze jest jakiś sponsor, czy zwykle. Mhm. Więc i dadzą darmowe piwko, więc nawet jak się nic ciekawego, to chociaż piwo będzie. A co taki blog może dać? Poza samym pisaniem? Bo prowadzisz bloga. W moim przypadku to jest moje miejsce do notatek, bo ja mam taką przypadłość, jak twoja koszulka opisuje, czyli mam taką malutką pamięć, która się bardzo szybko kończy, więc coś robiłam, ale bardzo szybko o tym zapominam. I blog jest miejscem, w którym sobie notuję wszystkie rzeczy, a przy okazji dzielę się z innymi. Też pomaga mi usystematyzować wiedzę, no bo przygotowując jakiś post, muszę się do niego przygotować. To nie jest tak, że siadam 10 minut napisane, to trzeba albo przygotować kod, albo przygotować coś innego, merytorycznie sprawdzić, jakieś linki, dodatkową dokumentację podesłać. To wszystko wymaga czasu i przygotowania, no i dzięki temu może też zostaje trochę dłużej w pamięci. Podobno właśnie najwyższym poziomem uczenia się jest uczenie innych i przekazywanie wiedzy. To też na pewno właśnie trzeba głębiej temat dokładnie tak. zbadać. Ma się też motywację wtedy. Przynajmniej ja mam wtedy większą motywację. Okej, to a propos właśnie przekazywania wiedzy. Byłem niedawno na twoich warsztatach z Azure DevOpsa. Bardzo mi się podobały. Dziękuję bardzo. I chwaliliście się, że będziecie tworzyć kurs online o Azure tak. DevOpsie. Czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć? Planujemy zrobić kurs na temat całej platformy Azure DevOps i jej serwisów, ponieważ widzimy, że czegoś takiego nie ma. W sensie widzimy, że nie wszystkie firmy korzystają z Azure DevOpsa albo jakieś osoby, które prowadzą projekty. Czasami by chcieli nawet zmienić, bo już tam coś mają, na przykład mają kod na Azure DevOpsie, repozytorium całe, ale nie zajmują się innymi aspektami. I właśnie chcemy pokazać, że to jest z jednej strony jakaś tam podstawowe wykorzystanie tych wszystkich serwisów jest w miarę proste, w sensie w miarę łatwy jest ten próg wejścia. Z drugiej strony, jeśli chce się coś dopasować do swoich wymagań, to wymaga oczywiście większej wiedzy, większej znajomości tematu, ale też jest możliwe. Więc to, co jest fajne, to, że można dostosować narzędzie do swoich potrzeb. No, a jako ludzie zwykle staramy się optymalizować swój czas, nakłady wydawanej energii, więc zużywanej energii. Więc takie coś jest jak najbardziej na plus. Dlatego na razie zbieramy feedback od osób, które tematyką Azure DevOpsa są w jakiś sposób są zainteresowane, ponieważ to, że my mamy wiedzę i ochotę, to jest tylko jedna cegiełka. Chodzi o to, żeby rozwiązywać prawdziwe problemy prawdziwych ludzi, a nie żeby przedstawić po kolei, jak w manualu, kropka w kropkę, co tam można zrobić. Czasami jest potrzeba rozwiązać konkretny problem z jakiejś konkretnej perspektywy i nawet taka wiedza krok po kroku, co trzeba zrobić, czasami nie wystarcza. Czasami trzeba połączyć kropki z różnych dziedzin i dopiero wtedy pokazać rozwiązanie. Dlatego na stronie kursazurdevops.pl mamy ankietę, w której mamy taki formularz kontaktowy poza zapisaniem się do newslettera, w
którym zachęcamy do tego, żeby pisać właśnie, jaki aspekt byłby dla użytkowników najbardziej interesujący, z jakim może oni sobie nie poradzili, gdy próbowali albo we własnym projekcie, albo w pracy sobie poradzić. Albo na przykład mają projekt, a chcieliby coś usprawnić, ale nie wiedzą jak. Też takie są przypadki. My właśnie po tych warsztatach przyniosłem swój projekt w ogóle do Azure DevOpsa. Kiedyś go miałem w ogóle, repozytorium trzymałem na SVN-ie. Później przestałem trzymać na czymkolwiek, bo przestałem mieć tego SVN-a. A teraz właśnie sobie na Gita wrzuciłem i sobie zrobiłem, że mi się ładnie buduje. No jeszcze pięknie! Jeszcze mam problem, żeby to się na webie wdrażało. Okej. No bo na Azure wtedy pokazaliście, jak akurat mam na webie hosting i jeszcze z tym mam troszeczkę problem, ale to pewnie się odezwę. No to zachęcam do odezwania się, pomożemy. Dobra, to na koniec chciałbym pogratulować jeszcze raz zdobycia MVP od Microsoftu. Dziękuję. Zdobycia, otrzymania bardziej. Otrzymania nagrody, zdobycia wyróżnienia, jak nazwiesz. Okej, czy możesz tak w kilku słowach przybliżyć, czym w ogóle to jest? I twoją historię. Ja czytam u ciebie na blogu, ale tak słuchaczom tutaj i oglądaczom. Słuchaczom, oglądaczom. Dobra, więc MVP to jest taka nagroda dla osób z community, czyli ze świata jakiegoś związanego z technologiami Microsoftu. Ja akurat mam wyróżnienie w ramach Developer Technologies, czyli tej części takiej najbardziej ogólnej. Sfokusowanej. Bez specjalizacji. Bez specjalizacji, o właśnie, bez specjalizacji, czyli na przykład nie Azure albo nie AI, tylko ogólnie, bo ja staram się udzielać ogólnie. Różne problemy staram się opisywać, w różnych aspektach pomagać. Kropka. Kropka. Twoja historia, jak to się Moja historia? Zostałam nominowana, bo to inny MVP musi nominować, więc w ogóle byłam bardzo zaskoczona, gdy koleżanka MVP do mnie napisała, czy zgadzam się na to, żeby ona mnie nominowała. Później musiałam przejść bardzo długą drogę wypisywania wszystkich moich osiągnięć i planów i osiągnięć i wszystkiego, co związane z Microsoftem, co zajęło mi parę dobrych dni. Nie dziwię się, tam na stronie Microsoftu z ostatniego roku jest chyba 7 albo 8 stron takich krótkich, małych wpisów, co robiłaś, więc tego strasznie dużo jest. Przejrzeć to po sekundę. Tak, tak. I trzeba jeszcze do konkretnych kategorii to dostosować, bo to nie jest tak, że można dać wszystko, na przykład o czym się pisze, albo wszystkie wystąpienia. To muszą być rzeczy związane z Microsoftem. No więc wypełniłam i w sumie całkiem szybko dostałam odpowiedź, że tak, bo w maju dostałam informację, że gratulujemy, przyszła nagroda, no ja byłam w szoku tak naprawdę, gdy to dostałam, bardzo, no to jest takie wyróżnienie, które no bardzo cieszy, bo te rzeczy, które robię, nie przynoszą mi żadnej korzyści materialnej, tak naprawdę to jest po prostu własna satysfakcja albo satysfakcja użytkowników jest jedyną walutą. No i w momencie, gdy taka organizacja jak Microsoft to docenia, no to się człowiekowi robi milej i myśli, że może jednak warto dalej takie coś, takie inicjatywy jak Dev Advent Calendar, czy mentoring, czy blog, żeby je kontynuować. Super. Trochę się w ogóle warunki zmieniły, bo kiedyś bardzo ja w ogóle zaczynałem programować, strasznie chciałem dostać MVP od Microsoftu. I wtedy to musiał po prostu ktoś polecić, nie musiał inny MVP. I teraz też, więc trochę trudniej, ale z drugiej strony troszeczkę łatwiej, bo co pół roku przyznają nagrodę na rok, a nie co roku, tak jak kiedyś to było. No cóż, nie zaczynałam w IT od marzeń o MVP. Ja zacząłem, a potem zacząłem inne rzeczy robić i w sumie zapomniałem w ogóle o tym, że kiedyś mi się marzyło MVP. Może kiedyś zobaczymy. Może kiedyś będę trzymać kciuki. To prawda, że macie dostęp do kodu źródłowego Windowsa? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Niektórych rzeczy nie mogę zdradzić. Okej, okay. Kiedyś słyszałem takie ploteczki, że możecie w kod źródłowy Windowsa zajrzeć. Ale jak GitHub klęknął, kiedy wrzucali kod źródłowy Windowsa tam na GitHuba, to
jeszcze przez specjalne narzędzie, które jest w stanie przetworzyć tak dużą ilość kodu, to podejrzewam, że pewnie mimo tego, że nawet gdybyście mieli, to raczej nikt tam za bardzo nie zagląda. Chyba, że ciekawości. Dobra, dziękuję Ci bardzo za to, że Dziękuję. chciałaś tutaj do mnie przyjść i ze mną porozmawiać. Miło było wyjść z domu. Ja codziennie tutaj wychodzę od niedawna. Tak, mam nowe studio, ładne, piękne, będę tu Bardzo dla ładne. Ciebie. Tak, jesteś pierwszym gościem w moim super wypasionym I studiu. czuję się bardzo wyróżniona. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo za wywiad i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakimś meetupie albo na kursie. Albo na konferencji, albo na warsztatach, albo na kursie. W sumie do zobaczenia za niedługo. Do zobaczenia. Na pewno się uda.